Dzień dobry, kochani, witam Was bardzo serdecznie w czytaniu dla wszystkich znaków Zodiaku od Barana do Ryb, dla każdego znaku czytanie w temacie czego się nie spodziewasz? Czego się nie spodziewasz, moje drogie kochane znaki? To jest przede wszystkim odpowiedź na Wasze głosowanie. Na Wasze głosowanie ankieta jest zamieszczona w Zakładce Społeczność, tam jest kilka tematów. Ten temat no, nie ma konkurencji, jest poza konkurencją, bo naprawdę jest na pierwszym miejscu. I oczywiście kolejne czytania będą w, kolej, w następnej kolejności. Zaczynamy od tego, czego się nie spodziewasz. No i też tutaj oczywiście widać jedną. Taką prawidłowość w tym głosowaniu, że jesteście bardziej zainteresowani czytaniami, nie wybierz kartę, tylko czytaniami osobnymi dla każdego znaku. To znaczy jedno czytanie, ale aby była w nim karta na, oddzielnie na każdy znak. No więc to jest też już taka informacja, że tych czytań, wybierz kartę, będzie zdecydowanie mniej, a więcej będzie czytań, gdzie będzie ta karta dla danego znaku osobno. No to zaczynamy. Pamiętajcie, moi drodzy ci, którzy nie subskrybujecie kanału, abyście włączyli subskrypcję oraz włączyli dzwonek, bo wtedy będziecie otrzymywać powiadomienia o wszystkich nowych filmach, które dodam na kanał i no jest szansa, że zdążycie usłyszeć wszystko na czas, w terminie. Zaczynamy wobec tego hmm, czytanie. Potasujemy karty. Ja rozłożę karty i. Rozłożę już kartę dla każdego znaku. No i będę sobie po kolei odkrywała, omawiała z, każdą kartę <laughs> dla każdego znaku. Natomiast moi drodzy, będziecie mieć jak zawsze czasówkę, e, który znak jest. E, w którym momencie będzie oznaczone czasówką e, ta czasówka jest zawsze w opisie filmu i jest też przypięty komentarz przeze mnie pod filmem w którym ta czasówka się również znajduje moje drogie mysiaczki, robaczki e, zaczynamy dobra, zaczynamy mamy tak, tu jest baran Baren. byk bliźnięta raczki chyba będzie to trzeba zrobić tak po cztery, bo się więcej nie zmieści raz, dwa, trzy cztery następnie po rakach są lwy panny Wagi, skorpiony. I tutaj na dole mamy Strzelce, Koziorożce, Wodniki i Rybki. No. Dobra, mamy wszystkich. Okej. Okay. Sobie odłoży talię i zaczynamy od baranków. Baranki. Czego się nie spodziewasz baranku? 8 buław, super energia, moje drogie barany. Moje drogie baranki. Słuchajcie, nie spodziewajcie się, kochani, e, owszem, że dostaniecie nagłego przypływu inspiracji i energii. Nie, ja myślę, że to można, można się tego spodziewać. Myślę, że nie spodziewacie się szybkiego ruchu naprzód szybkiego przebiegu spraw przede wszystkim. Być może nie spodziewacie się własnej odwagi w jakiejś sytuacji. Nie spodziewacie się, moi drodzy, szybkiej komunikacji i to każdego rodzaju Mogą, możecie otrzymać wiadomości lub jakąś wiadomość. Informacja, która spowoduje, kochani, no, ruch. Ruch, ale to taki ruch i jeżeli chodzi o sms -y, wiadomości, telefony, maile, ale też podróże. Podróże, hmm, częste podróże. Być może nie spodziewacie się też jakiegoś zrozumienia, czyjejś chęci współpracy, czyjejś pomocy. Może to być pomoc koleżeńska, ale nie musi. I tutaj nastąpi szybkość działania. Nie spodziewajcie się, kochani, szybkich zmian. Mogą też nadejść szybkie rozwiązania. Niektórzy z Was nie spodziewają się, mogą się e, nie spodziewać e, przeprowadzki. Też no. Może być niespodziewana przeprowadzka. Ona może być oczywiście związana, słuchajcie, z uczuciami, z relacjami, ze związkami, ale też i z jakimiś ofertami zawodowymi, propozycjami zawodowymi. Możecie się też nie spodziewać jakiegoś namiętnego romansu, szybkiego, e, wielu intensywnych kontaktów. E, kochani. No, nie spodziewacie się też być może większego ruchu w interesie, w pracy, w biznesie. No, tu się może wszystko rozwijać w bardzo szybkim tempie. Możecie też nie spodziewać się konieczności jakiejś negocjacji albo zajęcia się spraw związanych z prowadzeniem firmy. Może jakiegoś zastępstwa, może po prostu zupełnie, e, słuchajcie, no, będzie się działo, tak? Może być dużo zamówień, zleceń, projektów, dużo klientów, może być intensywny rozwój. Przede wszystkim chyba ktoś... Nie spodziewa się zakończenia zły pas. Osoby, które nie mają pracy i nie spodziewają się, żeby miały, no to się nie spodziewają ciekawych ofert pracy, że będą te oferty. A przynajmniej jedna, ale raczej więcej. Słuchajcie, no nie spodziewacie się tego, że przyjdzie czas działania, a nie biernego oczekiwania, moje drogie baranki. Co wobec tego dla byczków? Byczki. Byki, 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 dziesięć kielichów. E, haha, Beki nie spodziewają się, kochani, spełnienia w emocjach, w uczuciach. Nie spodziewacie się całkowitego spełnienia emocjonalnego, uczuciowego. No, nie spodziewacie się, jak dużo radości a będziecie mieć, e, s, będziecie czerpać z prostych, zwykłych przyjemności. Możecie się nie spodziewać, kochani, jakiejś dobrej zabawy, dobrego przyjęcia, dobrej imprezy. Szczęścia, które do Was idzie. Możecie nie spodziewać się jakiejś popularności, sławy, tego, że będziecie na topie. Nie spodziewacie się też, że jesteście przed jakimś satysfakcjonującym związkiem, satysfakcjonującą relacją. Przede wszystkim no, nie spodziewacie się tej pełni emocjonalnej pełni emocjonalnej, pełni uczuciowej. Spełnienie zadowolenie emocjonalne, ktoś nie spodziewa się stworzenia rodziny, zawarcia małżeństwa, e, tworzenia udanego domu, ciepła rodzinnego, ciepła miłości, nie spodziewacie się, że się z kimś pogodzicie, tak. szczególnie jeżeli macie teraz relację taką jak pies z kotem, no to nie spodziewacie, nie spodziewacie się tego, że się pogodzicie z kimś i to może dotyczyć kochani rodziny. Takiego szczęścia rodzinnego, czyli jakieś pogodzenie jakimś, nie wiem, czy z członkiem rodziny, czy, czy, z, czy krewnym. No, czasami jest to pogodzenie się też moi drodzy, z partnerem, z partnerką no, jest też taka możliwość. Jak najbardziej. Chyba nie spodziewacie się najwyższego spełnienia uczuciowego, emocjonalnego, tego, że idą szczęśliwe wydarzenia, kochani. Lub tego, że to, co osiągnęliście lub osiągniecie w niedługim czasie, da wam prawdziwe, pełne poczucie szczęścia moi drodzy. Tak. Możecie nie spodziewać się jakiegoś spełnionego romansu, ale to byłaby wtedy sytuacja, że będzie zakończany jakiś romans, się zakończy lub zakończył. Hmm. Osoby, zwłaszcza które są same, które są wolne, nie spodziewacie się, że idą zmiany na lepsze, idą nowe znajomości, idzie zakochanie, trwała relacja, się zbliża. Zbliża się też pomoc życzliwie nastawionych Wam osób, do Was osób. No i moi drodzy, stoicie przed takim bardzo dobrym, w sumie dobrym okresem pod względem finansowym, zawodowym. Stoicie przed jakimś sukcesem w pracy przed nawet dużym zyskiem finansowym, być może niektórzy przed awansem, przed premią, nagrodą, takie coś do was niespodziewanie może przejść. Fajnie. Osoby, które są bez pracy, no, 10 kielichów zapowiada zatrudnienie w niedługim czasie. I możecie się nie spodziewać tej propozycji, oferty, możliwości. Teraz mamy bliźnięta. Bliźnięta mają 7 kielichów. A bliźnięta nie spodziewają się wielu y, możliwości, wielu opcji, wielu ofert. Hmm. Może trochę się nie spodziewacie takiego moi drodzy odrealnienia, moje drogie bliźniaki. E, no tak, y, będziecie mieć y, dużo możliwości wyboru, ale niespodziewane będzie to, że pomimo wielu opcji y, będzie trzeba wybrać jedną, dokonać wyboru. No, i to będzie takie poczucie, że jak już dokonam wyboru, jednego to już nie będę mógł, czy mogła sięgnąć po inną z tych opcji, tak? Eee, słuchajcie, może niespodziewanie się okaże, że będziecie z czymś niezdecydowani, że nie będziecie jakby pewni jakiejś sytuacji, jakiegoś wyboru, jakiejś decyzji i wystąpił was niezdecydowanie. Możecie się nie spodziewać jakiejś bezczynności też. Więc no, nie wiem, czy nie będzie będzie jakiś przestój w biznesie, w pracy, no też może tak być. Kochani. Nie spodziewajcie się też to, że tego właśnie, że staniecie przed koniecznością podjęcia jakiejś ważnej decyzji, dokonania tego wyboru, tak jak powiedziałam, bo będzie wiele możliwości, wiele dróg, wiele opcji, wiele osób, nie wiem, wiele ofert. No i tutaj będzie trzeba, no właśnie, jakby jedno wybrać, a resztę pozostawić. Już po prostu, że nie będzie mo można po tą opcję, po tą możliwość sięgnąć. No, i to jest chyba też to, że nie spodziewacie się, że będzie przed wami wiele okazji, tak? Będzie wiele ofert, wiele okazji. To chodzi też o to, bo jeżeli nie ma ich teraz, no to będą. To jest zapowiedź wielu okazji, wielu możliwości, wyboru które otwierają się przed wami, tak? To będzie, to może być, to mogą być kuszące i atrakcyjne propozycje, przy czym no, będą one pociągać wiele rosterek za sobą i konieczność dowiedzenia się, co przyniesie to w Co w perspektywie czasu przyniesie ten dany wybór, no bo wiecie, że tylko jeden y, jest właściwy, tak? Z tych siedmiu. I to jest też, może o tyle trudne, ale no tak, tak to będzie. Y, moi drodzy. <kluzny> <kluzny> Nie spodziewacie się też, że może ulegniecie jakiejś pokusie. Albo, że ktoś tu wobec kogoś postawi wysokie wymagania, wobec drugiej osoby też. E, dobra, teraz mamy raki. Raczki raczki mają królową mieczy. Raki mają królową mieczy. E, raczuli się, Wy się nie spodziewacie, kochani, albo takiej osoby. Możecie się nie spodziewać rozwodu, tak? No, możecie się nie spodziewać takiej osoby mężczyźni, kobiety po rozwodzie ewentualnie jest jeszcze, oczywiście są inne możliwości, no nie spodziewajcie się jakichś warunków, jakichś zasad, reguł, norm, procedur wymagań, które będą przed wami stawiane ale osoba, która będzie te, stawiała te wymagania jest, będzie również wymagająca wobec ciebie no to może być taka osoba oschła, oziębła ale bardzo inteligentna, logicznie myśląca Moi drodzy, sprawiedliwa, uczciwa, mądra. Mądra, inteligentna osoba. No, natomiast no, będzie stawała tutaj jakieś, stawiała jakieś wymagania przed wami. I no, mogą być rygorystyczne zasady, których będzie właśnie wymagała, których wymagania będzie Boże, których przestrzegania będzie wymagała również od was i od siebie, od wszystkich. Od wszystkich. Słuchajcie, możecie też nie spodziewać się tego, że pewne sprawy i plany, którym nadaliście bieg, podążają już swoim własnym rytmem i nie wymagają od was już siły woli. Wystarczy teraz zachować uczuciowość i trzymać się pierwotnych założeń, by mieć wskazówki na przyszłość. Słuchajcie, no, nie spodziewacie się być może tego, że będzie trzeba kierować się intuicją, ale też nie obawiać się odrzucić tego, co nie pasuje do waszych standardów. Też jest taka możliwość. Możecie nie spodziewać się dominacji. Nie wiem, czy w pracy, czy w biznesie, czy w związku, w relacji, w jakiejś znajomości możecie nie spodziewać się dominacji kobiety która będzie stanowiła siłę napędową, która będzie dyktowała własne warunki i będzie chciała tworzyć lub będzie tworzyła dom z bardzo surowymi zasadami. Dobra. Ewentualnie możecie się nie spodziewać jakiegoś przesłuchania, może wywiadu, może publicznego przemówienia. Też jest to możliwe. Okej. Okay. Słuchajcie, jeszcze jedna ważna wiadomość, możecie nie spodziewać się tego, że przestaniecie być zależnym od kogoś lub czegoś jeżeli chcieliście rozwodu no to będzie w rozwód dostaniecie decyzję o rozwodzie orzeczenie o rozwodzie albo zgodę na rozwód po prostu to jest też informacja, że możecie przestać być zależnym od innej osoby lub od czegoś innego, od jakiejś tam sytuacji na przykład, nie? dobra, co teraz mamy? teraz mamy, yy, mamy te yy, lwy, tak? to były raki to lwy, chyba tak yy, szóstka kielichów szóstka kielichów, lwy Alwiaczki, nie spodziewacie się, kochani, tego, że możecie albo wy wrócić gdzieś, no, albo w taką podróż sentymentalną, albo faktycznie fizycznie, jakieś powroty emocjonalne osób z przeszłości, albo wy do kogoś wrócicie, albo ktoś może powracać z przeszłości. Tu może być jakieś, kochani. Hmm, hmm, Może też nawet być powrót do domu rodzinnego? Możecie się tego nie spodziewać, że będziecie wracać do domu rodzinnego? W rodzinne strony? E, możecie nie spodziewać się wybaczenia. Albo że wy wybaczycie komuś i tego się nie spodziewacie, albo że ktoś wybaczy Wam. Zrozumienie, wybaczenie, e, nie spodziewacie się poprawy stosunków w rodzinie, jakiegoś rodzinnego spotkania i nie spodziewacie się odnowienia dawnych kontaktów. No, możecie się też nie spodziewać, że stęsknicie się za jakąś miłością sprzed lat, może z bratnią duszą, może po prostu za jakąś tam miłością wcześniejszą. E, moi drodzy, mhm. nie spodziewacie się właśnie jakiegoś powrotu, czy, czy to tego, że wkrótce spotkacie się z jakąś osobą z przeszłości, tak, też tak jest możliwe. Ktoś z Was może się nie spodziewać przeprowadzki bliżej miejsca domu rodzinnego? Na przykład. Możecie się też ym, nie spodziewać niektórzy z Was, że będziecie opiekować się jakimiś zwierzętami. Może pod czyjąś nieobecność, dziećmi, zwierzętami. Tu ewentualnie jakieś propozycji wolontariatu też. Ale to rzadziej. Teraz mamy panny. Panny, panny mają świat. Panny mają świat. Kochani, no wy to się w ogóle nie spodziewacie jakiejś dużej rzeczy. Dużej rzeczy pod tytułem: Możecie się nie spodziewać koziorożce, no ale to oczywiście rzadziej, a częściej możecie nie spodziewać się wszelkich wyjazdów, które były nieplanowane, nawet w tym zagranicznych. Nie spodziewacie się pozytywnego zakończenia spraw, zakończenia jakiegoś etapu w Waszym życiu, ale z sukcesem, z takim największym sukcesem i ze spełnieniem marzeń. Nie spodziewacie się, że zostaniecie uwolnieni od, do, od dotychczasowych trosk, od problemów, że przychodzi szczęście, że przychodzi sukces na polu zawodowym, może nawet przyjść sława. No i moi drodzy, nie spodziewacie się znalezienia swojego miejsca w życiu. To bardzo różne e, historie tutaj będą. Pełnia miłości, pełnia zdrowia, realizacji cel, realizacja celów, marzeń, dobrobyt. Nie spodziewacie się to, tego, że możecie znaleźć właściwą pracę, że to będzie praca, w której będzie rozwój osobisty też, nie tylko, wiecie, przyjście, wyjście. Jakiejś zagranicznej podróży możecie się nie spodziewać. W każdym razie no, jakieś największe spełnienie, największy sukces, zakończenie jakiegoś etapu tutaj się pokazuje dla Was. I no, możecie też się nie spodziewać, że Wam się poszerzą horyzonty myślowe lub zainteresowania, też jest to możliwe. Być może nie, nie spodziewacie się jakiejś zgody. Pogodzenia, dogadania, zgody, dobrych relacji, w związku, w relacjach i w ogóle e, dobrych kontaktów, nawet z obcokrajowcami. Możecie nie spodziewać się jakiegoś pięknego uczucia, spotkania z bardzo charyzmatyczną osobą, która będzie miała na Was dobry wpływ. Okej. Okay. Możecie nie spodziewać się też spełnienia jakiegoś na polu zawodowym, otrzymania jakiejś nagrody, zaszczytu, uznania finansowego. No. E jeszcze taka informacja, możecie nie spodziewać się tego, że, jakimś że nie będzie potrzebny duży wysiłek, aby otrzymać awans albo podwyżkę w pracy. To jest też taka informacja. Teraz są wagi. Wagi mają. Asamonet. Proszę. Wagi, Asmonet. No, wagi nie spodziewają się, że mogą dostać nową ofertę pracy, nową propozycję zawodową? Wiecie, propozycja może też być ofertą w danym miejscu pracy, w danej firmie, w danej korporacji, w danej instytucji. No, też nie spodziewacie się jakiejś nowej, wiadomości, nowej znajomości, nowej pracy, dobrej pasy, początku obfitości, jakiejś nowej inwestycji, nowego projektu. Tego się nie będziecie spodziewać. Czegoś, co da Wam fundament do dalszego rozwoju, bezpieczeństwa, równowagi, polepszenia Waszej sytuacji finansowej. Możecie nie spodziewać się albo prezentu od losu, albo wygranej. Wygranej prezentu od losu, typu, nie wiem, darowizna, dotacja, spadek, dofinansowanie, taka sytuacja. Nie spodziewacie się właśnie też jakiegoś nowego początku w sprawach materialnych. Porozumienia. Osoby, które są stanu wolnego, nie spodziewają się, że poznają kogoś wyjątkowego, interesującego, że będziecie mieć duże powodzenie, będziecie adorowani no i, no, i też możliwe są jakieś miłe niespodzianki od partnera, od partnerki. Też taka możliwość, tak jak mówię, no, bardzo dobre widoki na przyszłość, również w sferze finansów, w sferze zawodowej. Nowych ofert pracy, możliwość awansu, propozycji awansu, nagrody, premii. Tutaj jest też niespodziewanie rozpoczęcie na przykład własnego biznesu albo jakieś wsparcie finansowe. Skorpiony. Skorpiony mają dziewiątkę monet. Uh -huh. Ok. Skorpionki. Wy to się nie spodziewacie, kochani, że będzie komfort, wygoda. Że praktycznie będziecie posiadać wszystko, jeżeli chodzi o zaplecze takie finansowe, materialne. Będziecie się czuć stabilnie, e... właśnie materialnie głównie. E... No, nie spodziewacie się jakiejś wygody, jakiegoś dobrobytu, nawet luksusu i radości. Słuchajcie, ale chodzi tutaj o wszystkie rzeczy, które można kupić za pieniądze. Możecie się nie spodziewać jakiejś dobrej pozycji społecznej, wygranej na loterii. Albo innej bardzo dobrej sytuacji finansowej. Możecie nie spodziewać się, że będziecie mieć trafne przeczucie i wyczucie w, sp w sprawach finansowych. Nie spodziewacie się też, że znajdzie się możliwość odpoczynku po ciężkiej pracy. To może być też niespodziewane, moi drodzy. Nie spodziewacie się, że zdołacie osiągnąć sukces, który, spokój, nie, nie spodziewacie się, że zdołacie osiągnąć spokój, którego poszukiwaliście, że zyskaliście też lub zyskacie takie bezpieczeństwo materialne i będziecie umieli nim umiejętnie zarządzać. Słuchajcie, no 9 monet też mówi o tym, że nie, możecie nie spodziewać się otrzymania spadku, wzrostu znaczącego wzrostu dochodów, korzyści materialnych. No. Nie spodziewacie się nagłego komfortu psychicznego, który będziecie mieć. Możecie się nie spodziewać też jakiejś troski, dbania od, yy, przez. Yy, dbania partnera partnerki o was, uczucia tak. Osoby, które są wolne, nie spodziewają się, że poznają kogoś, kto będzie podziwiał was. Wasze talenty, umiejętności jest możliwość tutaj poznania takiej osoby. No a osoby, które są same lub stały się same, nie spodziewają się tego, że że decydują się być same lub zdecydują się być same z wyboru. Że nie będą chciały szukać partnera, partnerki, tylko że wybiorą po prostu bycie samej samej, samej, samej samemu, bycie singlem, singielką przynajmniej w tym czasie. Teraz mamy strzelce. Strzelce mają królową Buław. Królowa Buław. A strzelczyki nie spodziewacie się, kochani, <laughs> albo że Wy będziecie bardzo namiętnie przebojowi, ogniści w ogóle. Nie spodziewacie się może tego, jakie w Was będzie. Ile będzie w was ognia, pożądania, i tak dalej. Ale możecie, kochani, nie spodziewać tutaj kochanki, kochanka jakiejś osoby do romansu, no, jest takie prawdopodobieństwo. Jest takie prawdopodobieństwo. Moi drodzy, no nie spodziewacie się tego, że pójdziecie za głosem serca. Że będziecie w oparciu o właśnie głos serca podejmować jakąś decyzję. Tego się możecie nie spodziewać, no ale tak to się stanie. Tak to się stanie, kochani, że zaangażujecie się w coś właśnie w pas, z pasją, w pełni z pasją i tak dalej. Albo się nie spodziewacie jakiejś przyjaciółki, albo kochanki, mhm. jakiegoś romansu też. A nie spodziewacie się nowych, emocjonujących przeżyć. Tego, że będziecie zawierać wiele kontaktów, poznawać wiele osób. Tych kontaktów może być też aż za dużo, tak, że będzie. No nie spodziewacie się, że będzie tak dużo. Nie spodziewacie się, że będzie jakieś ożywienie w związkach, w relacjach. No, możecie się nie spodziewać płomiennego romansu i dużej adoracji. Słuchajcie, ale też wasza sytuacja finansowa, nie spodziewacie się, że będzie lepsza. Że zyskacie jakiś dar przekonywania, zjednywania sobie ludzi i to będą takie umiejętności bardzo przydatne w życiu zawodowym, że będziecie też tutaj mieć, mieć jakiś sukces związany z umiejętnym zarządzaniem ludźmi, zespołem, z mądrym kierownictwem na przykład. Tak, możecie się kochani nie spodziewać sytuacji, które będą wymagały od Was wytrwałości, ale też i realnego spojrzenia. Nie spodziewacie się też otrzymania pomocy od kogoś. Możecie się nie spodziewać nieplanowanych zakupów, więc uważajcie na różne rzeczy. Nie wydajcie też, no raczej planujcie, żeby nie musieć tam dokonać jakiegoś, albo zostawcie jakieś, jakieś kwoty na nie, niezaplanowane zakupy tak, jakby coś wypadło, żeby mieć. Ok, teraz mamy koziorożce. Koziorożce mają asabuław. A z buław u koziołków. No, koziorożce nie spodziewają się nowego początku, uczuciowego, zawodowego. Możecie nie spodziewać się nowego uczucia, które na Was tutaj spadnie. Możecie nie spodziewać się nowego związku, nowej relacji, nowej znajomości, bardzo ognistej. Możecie nie spodziewać się nowej oferty pracy, nowej propozycji zawodowej. Możecie nie spodziewać się tej szansy i okazji, więc jeżeli się nawet nie będziecie spodziewać, a się pojawi, no to jeżeli się w porę nie zaangażujecie, no to nie skorzystacie tak z szansy i z okazji. To jest też istotne. Nie spodziewacie się tego, że będzie trzeba ukierunkować swoje działania, że pojawi się tutaj jakiś nowy ważny związek lub interes, początek, jakiś impuls, szansa, tak? No, i to może być szansa na nową pracę, na nową relację, na nowe uczucie no to są takie właśnie sytuacje. Single nie spodziewają się, że pojawi się nowy związek, nowa relacja, nowe uczucie po prostu. Osoby, które są w związkach, w relacjach, nie spodziewają się, jak, jak wysoki poziom wzajemnego porozumienia między Wami wystąpi. Że zaczniecie się angażować w związek bardziej niż wcześniej. No... Nie spodziewacie się też nowych opiecujących znajomości, które mogą zaprezentować w sferze zawodowej, kochani. Oczywiście też trzeba dodać, że możecie nie spodziewać się jakichś spadków pieniężnych, prezentów albo jakichś podróży, dobrych okazji. Ogólnie takie rzeczy tu się pokazują, moje drogie. Koziorożce, teraz mamy wodniki. Wodniki, wodniczki. Mają dziewiątkę kielichów. A wodniki wodniczki to się, kochani, nie spodziewają, jak bardzo będą zadowoleni z siebie, naprawdę. Nie spodziewacie się ogromnego zadowolenia z siebie samych dokładnie z tego, jak będziecie czerpać radość z prostych przyjemności i one będą Was bardzo cieszyć. Będzie z tego dużo radości, dużo frajdy, dużo przyjemności. Nie spodziewacie się jakiegoś szczęścia, przyjęcia, imprezy, dobrej zabawy? Nie spodziewacie się popularności, sławy, albo tego, że będziecie właśnie na topie. Super. Takiej pełni emocjonalnej się nie spodziewacie. Może takie coś przed Wami tutaj. Nie spodziewacie się, że możecie mieć zapowiedź emocjonalnego spełnienia w związkach, w relacjach, ale też zadowolenia z życia, jakie widzicie: zadowolenia z siebie. Tak, w końcu możecie być zadowoleni z siebie, z równowagi, ze zrealizowania jakiegoś projektu. Nie spodziewacie się, się też tego, że możecie wyręczyć się kimś innym w obowiązkach zawodowych, że będziecie się chcieli kimś wyręczać w pracy. No, to też tak. No chyba, że wami się ktoś będzie chciał wyręczać. E, moi drodzy. Mm, no, nie spodziewacie się przyjemnie spędzonego czasu i stabilizacji, osiągnięcia jakiegoś wyznaczonego celu, spełnienia. Albo takiego bardziej ustabilizowanego trybu życia. Bezpieczeństwa finansowego. Tutaj jest też niespodziewana wygrana w grach, w grach losowych, więc jeżeli chcecie wygrać, no to trzeba by zagrać. Ale nie musicie oczywiście. bo jest to możliwe, ale przecież nie jest to na 100% pewne. No jest to możliwe, że to się może wydarzyć. Ok, teraz mamy rybki. Rybki mają dziewiątkę. Nie, rybki mają królową monet. To jest królowa monet. Dziewiątkę monet to miały skorpiony. A ryby mają królową monet Eee, haha. Fajnie, bo ryby mają kochani, nie spodziewają się stabilizacji. Że będziesz miała rybko wszystko, co ci potrzebne. Nie będziesz w braku, niczego ci nie będzie brakować. Po prostu zyskasz to, co potrzebujesz. Eee, nie spodziewasz się jakiegoś luksusu? No, którym się będziesz otaczać też otaczać, ale i wyglądać luksusowo. Moi kochani, mm, możesz się nie spodziewać kobiety, która odegra jakąś istotną rolę w Twoim życiu. No, i tu, tutaj, no właśnie, kobieta o dużym sercu, zmysłowa, szczera, ale i porywcza, nieco wygodna, uczciwa, zadowolona z siebie, przedsiębiorcza, potrafiąca ciężko pracować. Możecie też się nie spodziewać, że to Wy takie się staniecie, co niektóre rybki. Moi drodzy, nie spodziewacie się, jak istotną rolę w Waszym życiu odgrywa rodzina. Też może być taka informacja, która potrafi stworzyć atmosferę bezpieczeństwa. Mhm. Możecie się nie spodziewać dojrzałej miłości, relacji partnerskich, w której będzie ciepło, zrozumienie, opiekuńczość. Ktoś nie spodziewa się bardzo dobrych wyników finansowych, dobrego zarządzania, pomyślności finansowej. Eee, możecie się nie spodziewać awansu? Uh -huh. Nie spodziewacie się jakiejś stabilizacji, tego, że wszystko w końcu zacznie się toczyć swoim trybem. Będzie to bezpieczny czas, zarówno pod względem finansowym, jak i emocjonalnym. Buziaczki, papa.